Cześć! W tym odcinku chcę Ci przedstawić moje sposoby oszczędzania, z których sam korzystam. Ale nie będą to takie sposoby, które możesz zobaczyć w każdym jednym odcinku o oszczędzaniu na YouTube. Obejrzałem parę takich odcinków i tam w każdym powtarzają w kółko te same metody. Ja pokażę sposoby oszczędności, których większość ludzi nie zna i prawdopodobnie nawet nie spodziewa się, że na tej rzeczy można zaoszczędzić. Dobry sposób oszczędności to taki, gdzie oszczędzasz pieniądze, jednocześnie nie tracąc czegoś innego. Czyli na przykład parkowanie pół kilometra od domu jest złym sposobem, bo oszczędzasz paliwo, ale tracisz czas. Jeżdżenie do sklepu oddalonego o kilka kilometrów po promocję również jest bez sensu, bo też tracisz czas. Na ten odcinek przygotowałem listę takich sposobów, na których możesz zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale też czas lub jakiś inny zasób, czyli są podwójnie korzystne. Pierwsza rzecz to środki czystości. Okazuje się, że większość z nich można zastąpić samą wodą. Chociażby płyn do szyb. Mam taki w domu, kupiony co najmniej 10 lat temu, leży w szafce w łazience i pewnie będzie tam leżał, dopóki będę tu mieszkał. Nie używam go, bo myję okna samą wodą i tylko raz w roku. W reklamach takich płynów pokazują, że płyn do szyb nie dostawia smug, jest lepiej umyte, błyszczące i takie tam. Po umyciu okna ścierką samą wodą i polerowaniu jest dokładnie taki sam rezultat. Zawieszki do muszli przestały być używane w moim domu jakiś rok temu i wcale nie odczułem ich braku. Wcześniej były kupowane regularnie. Kompletnie zmarnowane pieniądze. Płyn do mycia podłóg to kolejny niepotrzebny środek. Nigdy w moim mieszkaniu nie było płynu do podłóg. Na półkach w supermarketach znajduje się mnóstwo rodzajów takich płynów, do różnych typów podłóg i z przeróżnymi aromatami. Jak byłem dzieckiem, ciekawiło mnie, dlaczego nigdy nie kupujemy żadnego. To mama mi odpowiedziała, że to kupują ludzie, którzy mają lepsze podłogi, a u nas jest gumolit z czasów PRL, więc nie opłaca się kupować płynu do podłóg. No i tak zostało do dzisiaj. Podłogę myję samą wodą lub dosypuję trochę proszku do prania. Tak się do tego przyzwyczaiłem, że nawet jakbym miał parkiet lub panele, nie kupiłbym płynu do podłóg. Ty też nie kupuj. Środki do kamienia, czyszczenie łazienki też są zbędne. Mam w domu jeden taki środek w sprayu, wcale nie usuwa kamienia. Okazuje się, że ocet za 2 zł lepiej rozpuszcza kamień. A jak jest powierzchnia pionowa, jak choćby ściana w łazience i nie da się polać octem, to można szorować gąbką i samą wodą. Spośród środków czystości najbardziej idiotyczne są według mnie środki do mebli. Jakieś aerozole, pronto, chusteczki nawilżane do drewna. Przecież do wycierania mebli wystarczy wilgotna ścierka i ewentualnie druga ścierka, żeby wytrzeć na sucho. Pod diabła jakieś aerozole. Jakoś nigdy nie poczułem, że mi tego brakowało. Rezygnując ze zbędnych środków do sprzątania, oprócz oszczędności pieniędzy, dbasz o środowisko, bo te środki przecież trafiają do kanalizacji, a stamtąd do rzeki. Sprzątanie samą wodą jest też lepsze dla Twojego zdrowia, bo toksyczne środki w aerozolu, które rozpylisz na meble lub okna, trafiają z powietrzem do płuc. Mój drugi sposób oszczędzania dotyczy abonamentu komórkowego. Operatorzy sieci reklamują oferty z nielimitowanymi rozmowami i dużym pakietem internetu mobilnego. Oferta z najmniejszym pakietem internetu to zazwyczaj koszt 30 zł miesięcznie, a za jakieś 15 GB limitu internetu mobilnego trzeba zapłacić coś około 50 zł. Oferty na kartę są na tym samym poziomie. Możesz napisać w komentarzu, ile Ty płacisz za usługi mobilne i ile masz w tym gigabajtów. Specjalnie na cele nagrania tego odcinka zajrzałem na strony operatorów komórkowych i zauważyłem, że nie ma tam oferty za mniej jak 30 zł miesięcznie, a do wszystkich dokładają nielimitowane rozmowy. Przecież z tego się praktycznie nie korzysta. Według mnie telefonu używa się tylko w jakichś pilnych sprawach, zazwyczaj związanych z pracą, a na co dzień wystarcza Messenger, WhatsApp, Signal. Ja nawet nie znam numeru do większości swoich znajomych, no i nie potrzebuję znać. Dlatego oferta z nielimitowanymi rozmowami to strata pieniędzy. A to właśnie takie oferty zobaczymy w pierwszej kolejności w reklamach, na stronach operatorów i w salonach. Szukajcie tych mniej widocznych ofert, bez zbędnych dodatków. Mi się udało wynegocjować wyjątkowo korzystną ofertę w Play, którą uważam za najlepszy plan mobilny na świecie i chcę ją mieć jak najdłużej. Są to dwa numery, czyli dwie karty SIM. Jeden to telefon stacjonarny, drugą kartę mam w swoim smartfonie i jest to internet mobilny z limitem 8 GB i nielimitowane SMS-y. Rozmowy są dodatkowo płatne, ale jak już wcześniej mówiłem, prawie do nikogo nie dzwonię. Te dwa numery są na jednej umowie, czyli co miesiąc jest jedna faktura i zgadnijcie, jaka tam jest kwota. Ile za to płacę na miesiąc? 2 zł 42 grosze. Ta cena jest zależna od użycia i czasem zdarza się większa kwota na fakturze. Największa, jaka zdarzyła mi się przez ostatni rok, to było 8,24, ale zwykle jest to właśnie 2,42.
Limit 8 GB jest wystarczający, bo w domu mam Wi-Fi. Jak widzicie, na usługach mobilnych udało mi się zaoszczędzić aż 90% względem najniższej ceny, jaka widnieje na stronie operatora. W tym sposobie oszczędności, podobnie jak w poprzednim, też zyskuję coś oprócz pieniędzy. Zyskałem poczucie wyższości, mając świadomość, że większość ludzi nigdy w życiu nie będzie miało tak taniego abonamentu za internet w smartfonie. W kolejnym punkcie zostajemy dalej przy umowach na abonament, ale tym razem chodzi o telewizję. W drugim pokoju mam telewizor, do którego jest podłączona tylko antena od telewizji naziemnej i internet. Nie ma żadnej telewizji kablowej, satelitarnej, dekodera pod telewizorem. Była taka przez kilka lat, jak byłem dzieckiem, wtedy jeszcze był telewizor CRT, no i oglądałem kreskówki na Cartoon Network. Jak miałem gdzieś tak 7 lat, umowa została rozwiązana i na tym się skończyło. Nigdy w życiu nie oglądałem niczego na Netflixie, HBO Go, Amazon Prime, ani nie korzystałem z żadnych innych płatnych serwisów z wideo. Do grudnia 2019 roku taka sytuacja była tylko ze względu na oszczędność pieniędzy. Wtedy, jak moi koledzy pytali mnie, czy oglądałem taki serial, komentowali, co się działo w jakimś odcinku, to ja nie wiedziałem, co odpowiedzieć, próbowałem zmienić temat. Miałem takie poczucie, że jestem biedniejszy od nich, bo szkoda mi kasy na Netflixa. Po przeczytaniu kilku książek o przedsiębiorczości, zupełnie zmieniłem swoje nastawienie do Netflixa i podobnych usług. Teraz nie oglądam seriali przede wszystkim dlatego, bo szkoda mi czasu. Pieniądze są na drugim miejscu, bo to nie jest jakaś ogromna kwota. Nie jest już mi głupio się przyznać, że tylko ja w jakiejś grupie kolegów nie oglądam pewnego serialu. Teraz z dumą mówię, nigdy w życiu nie oglądałem treści na Netflixie, HBO Go, Amazon Prime i nie mam zamiaru tego oglądać. Ten sposób oszczędności nie jest taki łatwy do wprowadzenia, jeśli dotychczas codziennie oglądałeś seriale na Netflixie. Dla mnie jest to bardzo łatwe, bo nigdy nie oglądałem żadnego z tych seriali, więc mi ich nie brakuje. Potrzeba dalszego oglądania pojawia się dopiero wtedy, jak obejrzysz kilka odcinków, dlatego Netflix ma darmowy pierwszy miesiąc, żeby ktoś zaczął, uzależnił się i został na stałe. Życie nie trwa wiecznie, dlatego szanuj swój czas. Szkoda byłoby zmarnować dużą część swojego życia na oglądanie seriali. Kolejny punkt dotyczy napojów. W prawie każdym filmie o oszczędzaniu, jaki jest na YouTube, usłyszysz, jak bardzo nieopłacalna jest kawa w Starbucksie. W tym odcinku przedstawiam tylko mało znane sposoby oszczędzania, więc kawa w Starbucksie, o której każdy mówi, nie pasuje do tej listy. Ja jednak ten sposób oszczędzania znacznie rozszerzyłem. Byłem kilka razy w życiu w Starbucksie, ale nie po kawę, tylko po napój owocowy z lodem. Nigdy nie piłem kawy ze Starbucksa i nie zamierzam. Nie ciekawi mnie nawet, jak ona smakuje. Nie tylko nie piję kawy w drogich kawiarniach, ale aktualnie nie piję kawy wcale, a dawniej najtańszą. Oprócz tego żadnych słodzonych napojów gazowanych i żadnych napojów energetycznych. Raz w życiu piłem napój energetyczny, jak była Noc Muzeów, czyli organizowana przez miasto impreza, podczas której można zwiedzać muzea za złotówkę i są przygotowane dodatkowe wystawy tylko na tą okazję. Wtedy przed Muzeum Narodowym stała taka pani z lodówką na kółkach i reklamami i rozdawała napoje Tiger. Czyli ten jeden napój energetyczny piłem dlatego, bo dostałem go za darmo. Co zyskujemy oprócz pieniędzy, rezygnując z niezdrowych napojów? Jak sama nazwa wskazuje, zdrowie. Czyli znowu jest to sposób oszczędności, który ma kilka korzyści jednocześnie. Przechodzimy dalej. Rzeczy tanie i tymczasowe, a chodzi tu głównie o sprzęt komputerowy, sprzęt AGD i baterie do różnych urządzeń. Pierwsza myśl może być taka, że kupując coś tańszego, oszczędzamy. Ale nie wtedy, kiedy ta tańsza rzecz jest gorsza i to odczuwalnie gorsza, albo szybciej się popsuje. Podam przykład. Zastanawiałem się nad zakupem dodatkowej baterii do swojego aparatu, którym teraz nagrywam. Do wyboru miałem dwie możliwości. Oryginalna bateria za 240 zł lub chińska podróba za 60 zł. Byłem zdecydowany raczej na chińską podróbkę, bo była sporo tańsza. Oglądałem wtedy stream na kanale Photo Joseph, gdzie prowadzący doradzał o kwestii zakupów sprzętu fotograficznego. Ktoś zapytał go na czacie, czy warto kupić chińską baterię do aparatu. Odpowiedział, że wszystkie pozostałe akcesoria do filmowania możesz kupić chińskie, byle nie baterie. Zaufałem mu i kupiłem oryginalną. Mniej więcej w tym samym czasie inny YouTuber, dokładnie Ziemniak, kupił dwie chińskie baterie, wydając o połowę mniej niż ja. Już po krótkim czasie jego chińska bateria spuchła w aparacie i nie dało się jej wyjąć. Oryginalna działa do dzisiaj. Druga sytuacja z marnowaniem pieniędzy, kupując tańszy sprzęt, to rzeczy na jakiś czas. Czyli potrzebujesz mieć coś już teraz, kupujesz byle jakie dziadostwo, bo nie masz pieniędzy na porządny produkt, ale już w momencie kupowania tego dziadostwa masz zamiar wkrótce wymienić go na coś lepszego. Raz tak zrobiłem.
Kupiłem wewnętrzną kartę dźwiękową za 120 zł, żeby mieć mniejsze szumy na streamach, bo miałem mikrofon na jack. 4 miesiące później kupiłem interfejs audio za 600 zł, który mam do dzisiaj i ma nieporównywalnie lepszą jakość od tamtej karty dźwiękowej. Tymczasem karta dźwiękowa pokryła się już grubą warstwą kurzu. Kupując tanią kartę dźwiękową, wiedziałem, że to rozwiązanie tymczasowe, ale wtedy nie miałem pieniędzy na interfejs audio i mikrofon do niego, co kosztowało mnie sporo, bo 1700 zł. Ale było warto, bo ten sprzęt działa już 3 lata i będzie mi służył do końca mojej przygody z YouTube'em. Kupowanie tymczasowego sprzętu bardzo lubił taki YouTuber Michael. Pamiętam, jak kupił jakąś kiepską obudowę do komputera za 200 zł i już w momencie kupowania wiedział, że to dziadostwo. Kilka miesięcy później wymienił ją na lepszą. 3 razy zmieniał karty graficzne. Najpierw GTX 1050, później 1050 Ti, na koniec 1060, przy której został na dłużej. Kupił procesor i5, a po pół roku zmienił na i7. Ja zmieniam części w komputerze co 5 lat. Kupowanie porządnego sprzętu, oprócz oszczędności, sprawia, że nie zagracicie sobie mieszkania. Widok niepotrzebnego sprzętu na półkach potrafi być naprawdę wkurzający. Kolejny punkt dotyczy samochodu. W każdym filmie o oszczędzaniu powiedzą Ci, że drogi samochód to głupota, a już najgorzej, jeśli kupiony na kredyt. Ja poszedłem o krok dalej. Nie mam żadnego samochodu. Nikt z domowników, nikt w mojej rodzinie nie ma samochodu, więc codziennie jeżdżę komunikacją miejską, zazwyczaj tramwajem. Ten sposób oszczędności nie jest dla każdego. Szczególnie jeśli ktoś mieszka na wsi lub w małej miejscowości, to raczej samochód jest konieczny. W Krakowie jest według mnie wspaniała komunikacja miejska, choć opinie innych ludzi bywają różne. Tu jest taka sytuacja typu szklanka do połowy pełna czy do połowy pusta. Jedni ludzie widzą same wady jeżdżenia tramwajem, inni zalety. Ja widzę przede wszystkim niską cenę. Za bilet miesięczny na wszystkie linie płacę 53 zł. Można oszacować, że jest to o 90% mniej niż wydałbym na utrzymanie samochodu. Pozostałe korzyści to przede wszystkim ochrona środowiska i wątpliwa oszczędność czasu, to znaczy raz jest szybciej samochodem, a raz wolniej. Ludzie, którzy interesują się przedsiębiorczością, mają zwyczaj częstego czytania książek. Ja również się do nich zaliczam i znalazłem sposób oszczędzania związany z książkami. Mówiłem już o nim w kilku poprzednich odcinkach, a jest to czytanie książek na miejscu w Empiku. Gdy mam książkę w domu, to ciągle odkładam czytanie na jutro, a w Empiku wiem, że jak nie przeczytam jej odpowiednio szybko, to ktoś ją kupi i potem będę musiał czekać kilka tygodni, zanim znowu się pojawi. Tak czekałem chociażby na Kwadrant przypływu pieniędzy Roberta Kiyosaki, której przez miesiąc nie było w żadnym Empiku w Krakowie. Kolejny punkt to podróże. Wiem, że są ludzie, którzy biorą kredyt, żeby jechać na zagraniczne w czasy na wakacje. Na każdym kanale o finansach dowiesz się, że to jest złe podejście. Też dziwię się, jak można jechać na wczasy na kredyt. Jeśli nie masz pieniędzy na taką podróż, to znaczy, że cię na nią nie stać i nie powinieneś tam jechać. Ja w każde wakacje wybieram najtańsze podróże. Zazwyczaj jest to kilkudniowy wyjazd w góry i pobyt w najtańszym pseudohotelu o podobnej jakości jak te oferowane w Airbnb. Kraków jest akurat niedaleko od gór, więc taka wycieczka jest w obrębie tego samego województwa. Nigdy w życiu nie leciałem samolotem. Pod koniec zestawienia znalazły się zwierzęta domowe. Dopiero na koniec, bo ten sposób nie jest tak uniwersalny jak poprzednie. Nie dla każdego się nadaje. Nie mam psa, kota ani innych zwierząt domowych. Nigdy nie miałem psa ani kota i nie planuję mieć. Jeśli ktoś już ma, no to oczywiste, że nie zrezygnuję w celu oszczędności pieniędzy. Absolutnie do tego nie namawiam. Mi akurat nie brakuje zwierząt, bo nigdy nie miałem. Korzyści, jakie tu widzę oprócz pieniędzy, to przede wszystkim meble w lepszym stanie. Szczególnie meble tapicerowane. Oprócz moich mało znanych sposobów oszczędzania, stosuję też te typowe, o których dowiesz się z każdego filmiku o oszczędzaniu. Wymienię je tylko bardzo szybko, bez szczegółowego opisu. Żadnych kredytów, żadnych kart kredytowych, żadnej gry w lotto, zdrapek i innych form hazardu, smartfon sprzed 5 lat, bo jeszcze działa, ubrania z sieciówek, a nie jakieś Gucci, Versace, żadnego zegarka, wystarcza ten w smartfonie, żadnego jedzenia w fast foodach, nigdy nie kupowałem niczego w kinowym barze, popcorn, cola, nie. Ja kilka razy byłem na pizzy, zawsze wnosiłem do restauracji swoją butelkę wody, żeby nie kupować drogich napojów. Nie korzystam z usług Ubera ani wypożyczanej hulajnogi na minuty. Nigdy nie korzystałem z mikropłatności w grach mobilnych, ani płatnych aplikacji na smartfonie. Nie korzystam z konsumenckich usług internetowych z opłatą miesięczną, jak Microsoft 365, powiększony Google Drive, ani nawet Spotify.
W tym odcinku to wszystko. Napisz w komentarzu, co sądzisz o moich sposobach oszczędzania, czy znałeś je wcześniej, czy postępowałeś według nich. Możesz napisać, czy moją oszczędność uważasz za szaleństwo, czy może sam masz zamiar coś takiego wprowadzić u siebie. Zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, a lubisz takie tematy. Tutaj poprzedni odcinek z serii o pieniądzach i do zobaczenia w kolejnym odcinku.